Siemano, siemano, cześć i czołem, witam serdecznie wszystkich na moim kanale, ja jestem Szybson i uwaga, 215 tysięcy na kanale głównym, dziękuję wam widzowie za to bardzo serdecznie, a jak już jesteśmy przy liczbie 15, to aktualnie w tym momencie, w którym nagrywamy, w którym nagrywam ten odcinek, jest 15 tysięcy łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, nie wiem jak wy to zrobiliście, to jest po prostu dla mnie niesamowite i jestem w totalnym szoku, ponieważ było tak, uwaga, ja wam przeczytam po kolei filmy jak to wyglądało, okej, bo to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli jaką jesteście potęgą. Uwaga, biorę sobie telefon, odpalam sobie filmy. Jest tak, rzuciłem film, który miał 8000 łapek w górę. Powiedziałem, pewnie nie dacie rady dobić 10 tysięcy. I co? Dobiliście 13 tysięcy. Powiedziałem, żebyście utrzymali poziom i wbili 10 tysięcy znowu. No i prawie wbiliście, bo jest 9300, więc prawie poszło. I potem powiedziałem, że jak jesteście kozakami, to wbijcie 11 tysięcy i wbiliście 15. Więc ja nie wiem jak wy to zrobiliście, jesteście totalnymi szefami. I po prostu w tym momencie, ja wiecie co... Nie będę was prosić o to, żebyście dali jeszcze więcej, bo to jest bardzo ryzykowne. Ja po prostu poproszę was o utrzymanie poziomu, po prostu, nie wiem, 15 tysięcy to jest naprawdę mega duże. Ja wątpię, żebyście dali radę, ale udowodnijcie mi, że się da. Udowodnijcie mi, że się da, że dacie radę dobić 15 tysięcy łapek w górę. Będzie mi bardzo miło, jak to się uda. Oczywiście z góry wam dziękuję, prawda? Aż się ukłonię, prawda? Dziękuję bardzo. A ja jestem oczywiście na Palionowie, na którym jesteśmy każdego dnia. Każdego dnia, czy to piątek, czy sobota. Na Palionowie to jest niezła robota, widzowie, więc dzisiaj jesteśmy na Palionowie. I no nie jest kolorowo. Dlaczego nie jest kolorowo? Dostajemy... Podsumujmy sytuację całą, jaka jest w ogóle na Palionowie, bo to trzeba podsumować. Uwaga, z 2-3 dni temu jakoś Yeti groził mi, że mnie usmaży w tosterze, jeżeli nie uwierzę wszystkich. Później jest rozprawa sądowa. Później dostaję przeprosiny od Yetiego na Instagramie i dzisiaj się dowiaduję, że on jest przyjacielem Palionowa i on po prostu jest tutaj totalnym gitem, a jeszcze dodatkowo wy mi w komentarzach pisaliście, bo czytałem oczywiście, że wszyscy już się pogodzili z Yetim, tylko nie ja i Milki. I powiem wam tak, ja nie wiem, jakby ja nie chcę oceniać innych osób na Palionowie, czy oni jakby tutaj, prawda, że tak powiem, są łatwowierni, czy nie, ale jest to dla mnie mocno podejrzane, że jeszcze tydzień temu Paweł i Dave, Palion i Dave, tak po imieniu, ja tak czasami wiecie, po imieniu, czasami po, no w przypadku Pawła po nazwisku, ale tak czasami nikiem, czasami po imieniu mówię, więc musicie mi to wybaczyć, ale Palion i Dave jeszcze z tydzień temu byli uwięzieni w więzieniu. Tydzień temu. Dzisiaj są przyjaciółmi z Yeti. Ja nie wiem jak to się dzieje. Wytłumaczcie mi to, jak to jest możliwe, że ktoś w tak krótkim czasie jest w stanie kogoś, że tak powiem, wręcz rozkochać w sobie. Nie rozumiem tego. Już dodatkowo Yeti robi jakiś w ogóle kanał i już ma prawie 40 tysięcy subskrypcji. Dla mnie to jest nienormalne. To jest po prostu... Jeszcze na karcie na czasie był filmem. Nie wiem, to jest... To mnie wykręca. Ja dzisiaj idę do Emilii pogadać o tym, powiedzieć jej o wszystkim, bo nie wiem, czy ona jest świadoma tego, co się w ogóle dzieje. I nie wiem, muszę się jej spytać, co ona o tym sądzi. Halo, puk, 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 pukam w drzwi. Halo. Specjalnie to zrobiłem teraz. Specjalnie wiem, to zrobiłem. Czułam, czekałem, że tak czekałem zrobisz. Po prostu, aż otworzysz. Wiem, czułam, że tak zrobisz. Dobrze, dobrze. To jak już mnie dobrze znasz tak i czujesz, co chcę zrobić, to co teraz chcę zrobić? Zabrać mnie do altanki. Tak jest, tak jest. Dobrze, mnie znasz. Ja więc let's go. Dobra, miejmy to już z głowy, tak, po prostu. Miejmy to z głowy, let's go. Bez sensu tutaj, wiesz, nie będę dawaj, się dawaj, ociągać. Z całej pary, nie dyskutuj. Ej, słyszałeś to? Co? Ktoś nas woła. Kto nas woła? Nie rób mnie w konia. Proszę przeczytać odpowiednio. No błagam się. Dawaj, bo już czemu się skupiłem zawsze, sobie. No, skupiłem musimy... się już. A, dobra. La la la, okej. Okay. Altanka. Tak jest. Imienia. Tak jest, jeszcze Ryki, Ryki. Dobrze, jest ryknięte dla widza. Oj, widzowie, musicie za to koniecznie zostawić łapkę w górę. Jest dla widza. I jeszcze wbijcie do Emilii na kanał i tam, kurczę, napiszcie jej w komentarzu. Tak, tam kurczę, też ryknijcie. Ryknijcie tam dla niej. Dobra, słuchaj, chodź, musimy pogadać w środku. Tutaj na zewnątrz nie można, bo tutaj ściany mają... W sumie mają to tutaj uszy. Ściany są, a tam ich nie ma. Ale nieważne. Zejdźmy... Ej, on po prostu się przywitał, ona się z tym przywitała. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół, bo on pięknie dziś wygląda. Dobra, to jest, kot jest impostorem, on później wygada wszystkim innym. O, idzie, nie, tam nie, bo tam jest pokój tej, prawda, kocicy, ona tam ma podsłuch. Chodź tutaj. Kocicy. Możemy porozmawiać. Okay. Uwaga, tak, czy ty wiesz, co się dzieje w ogóle na Palionowie? Nie mam pojęcia, w sensie no, dla mnie to jest tak szybko, cieszę się, że mogę cię w takim razie poinformować. Więc ogólnie... Okay. Czekałam Yeti, na tą osobę. Yeti... No. Yeti... Tam, kurczę, aż muszę założyć okulary, prawda, tutaj Minecraftowe. Yeti... To czekaj, ja też założę. Też założysz, dobrze. Tak, Yeti... Kurczę, jest przyjacielem. Yeti.
jest przyjacielem Yeti? Ja nie wiem dlaczego, ale on... Ja też! Ej, ale imagine, ale on, kurde, właśnie dla mnie to jest totalnie takie dziwne, że tutaj, wiesz, spina w ogóle wielka, że wszyscy chcą się zabić i tak dalej, tutaj więzienie, coś tam, bomba. Tak, tak, on bomba. Jest przyjacielem. I a teraz jest przyjacielem. Jest on jeszcze tydzień temu byli w więzieniu wszyscy. To rozumiesz? Nie wiem, dla mnie to jest nienormalne. Ja po prostu... Odwagi, odwagi, chłopcze. Jakie dialogi, takie NPC-ty z Wiedźmina. Odwagi, odwagi, chłopcze. Ojejku, nie no, ale to jest mega dziwne, w sensie nie wiem. No dziwna po prostu sytuacja. Nie, dla mnie to jest nienormalne, wiesz, ty, w ogóle dlaczego ty dalej tą naklejkę na klacie nosisz? No to nie jest naklejka, kurde, tylko po prostu, ja nie wiem. Zbrożone serce? No dobra, nieważne, nie, każdym razie... Się nie, dobra. No dziwne, w ogóle on ma, wiesz, że on ma swój kanał? Tak! Wiem o tym. Kurde, wiesz, on mnie zasubskrybował co? Dzisiaj na przykład, tak się patrzył, mnie zasubskrybował, tak się patrzył, się, co to jest za gościu w ogóle, nie? To, myślałem, że to jest jakiś przedabiający, to Yeti 40 tysięcy. Oj. Smutno mi, albo nie, w sumie ojejku. Dobrze, bo ja nie chcę subskrypcji od takich jak on. Nie wiem, dla mnie to, no nie, dobra. No, ale wiesz, nie, co? Kurczę, czekaj, bo przestań. Jakby on ma jeszcze, właśnie, on ma Instagrama, czekaj, ja ci puszczę w ogóle, bo on do mnie napisał na Instagramie, nie wiem czy wiesz, bo ty wiesz, że on ma Instagrama? Nie, czekaj, on na Snapie mi wysłał, nie. To no, jeszcze Snapa ma? Ja nie mogę, dobra, no. To jest niesamowite, no chłop ma wszystko już. Dobra, on do mnie, słuchaj, powiedz, czy, mam nadzieję, że będziesz to słyszeć, ja podgłośnie na maksa i powiedz, prawda, czy słyszysz. Uwaga. Przepraszam za wszystko, byłem trochę dla ciebie niemiły, ale się zmieniłem, dlatego chciałem... Totalnie nie słyszę, jeżeli już puściłeś. Okej, okay, nie słychać tego, bardzo fajnie, dobra. Dobra, to streść mi chociaż, albo później widzą i no, i streść widzowie mi. To już znają. Dobra, no to aha. Czekaj, to ja to puszczę sobie i będę ci na bieżąco tu jakby mówić. Dobra, uwaga, dobra, nie wiem, że to się udało. Uwaga, widzowie, czekajcie. O kurde, polajkowałem mu to. Nie chcę tego lajkować. O nie! Odlajkuj to! Odlajkuj to! Dlaczego ja mu to polajkowałem? Dobra, odlajkowałem. Okej, dobra, uwaga. Tłumaczę. Przepraszam za wszystko, byłem trochę dla ciebie niemiły, ale się zmieniłem, więc chciałem zaprosić cię do mojej nowej wioski, prawda, Yetowice. To jest nowa wioska. No, a to ty nie wiesz, że jest nowa wioska? Znaczy, no kurde, to, ja nie wiem, bo... Dobra, chodź, idziemy tam. Tu są tu się takie rzeczy dzieją, ja nie wiem, tu... Jeszcze tydzień temu to ja w więzieniu byłem policjantem, znaczy lekarzem w sumie byłem, no policjantem też zresztą. Kim ty ale nie się, byłeś? Kim ja nie byłem? Z szpagaciarzem nie byłem. Szpagaciarzem. Zobaczyłeś jedną rzecz tutaj? Co, jaką? Na Palionowie, no rozejrzyj się. A, no tak, jest, to właśnie też ci miałem mówić, że, znaczy, to chyba zauważyłaś w ogóle sama. Ja już jakby się no, do tego kurde, przyzwyczaiłem, ja to, bo już trochę jestem, wyobraź ale... sobie, że ja zaczęłam nagrywać odcinek i normalnie sobie wychodzę, latam sobie po Palionowie, i nie zauważyłaś różnicy. I nie zauważyłam, i dopiero tak po 10 minutach się patrzę, to ej, coś wow. Tutaj jest innego. No dobra, ale ten, a co chciałem powiedzieć, że, a podoba ci się tu? Tak, fajnie jest. Lepiej jest niż jak był śnieg? No, a wiesz, wiele wiesz, lepiej. Wiesz, kto to zamienił? Dzisiaj mi to chyba powiedzieli. Już nie pamiętam kiedy, znaczy wczoraj mi to powiedzieli, ale dzisiaj to chyba jest na YouTubie. Powiedzieli mi, że Yetiemu zlecili normalnie to, żeby on to podmienił. I on to, i podmienił. On to podmienił? No. Co? No, dali mu no na to way. 24 godziny i on to podmienił. Nie wiem, ja nie wiem, kiedy on to zrobił nawet, szczerze przyznam. Ja też. Dobra, chodź, lecimy tam do tej wioski. Masz elytrę? Dobra. Mam elytrę. No to dawaj. To nie umiem latać, nie wiem, to już chyba wszyscy wiedzą. Okej, no. No to już chyba wszyscy wiedzą, ja już. Ale to, właśnie, i tu patrzysz to, widziałeś to? Nie, co? Ten toster. A, no to widziałam, no! Nie wiem, co on jeszcze grozi, ja tam przed domem mam tabliczki, tak o. Siema, tu Yeti, jak nie złapiesz reszty, czy tam nie wykonasz rozkazu, tam było, to cię smażę w tosterze, nie? A dzisiaj, dzisiaj chcę się A dzisiaj w ogóle happy end jest nie najlepszy w nienormalne, to jest nienormalne. Dla mnie też, jakby ja to biorę po prostu wszystko na dystans, tam bo wiesz, patrz jaka wieża, widzisz tą wieżę jeszcze? No wiem, to widziałam, no, to ja już nie lecę, nie robię hałasu, bo to nie wiadomo kto czyta. Ogólnie rzecz biorąc, to gdzie ty jesteś? Biegnę na spokojnie. Tak, na spokojnie biegniesz. W którym miejscu ja ty nie biegniesz? Lecę już, ja biegnę, tu jestem. No wiem. Tu. O tu, dobra. No, w każdym razie chciałam powiedzieć, że jakby ja wiesz, miałam z nim do czynienia i tak dalej, ja po prostu biorę wszystko tak na dystans, że tutaj no. Jakby ja rozumiem, że on chce się pogodzić i tak dalej i to spoko, tylko wiesz, tak się trochę nie trzyma kupy mimo wszystko. No tak, ja myślę, że to jest postęp. Że on po prostu pewnego dnia zaprosi nas jest na to, jakąś imprezę. Jest jedna rzecz, którą muszę ci pokazać, bo on tego nie usunął, jakby usunął wszystko. Ja nie wiem, czy ty byłeś, chyba nie byłeś tam na dole. Ja, znaczy coś tam byłem, ale ja nie wiem, jakby o co ci chodzi teraz. No, bo byłeś tam na dole, jak to już wszystko było pozmieniane, że tak powiem? W sensie w takim nowym, jakby nowym jego domku, czy nie? Nie wiem, chyba nie.
Coś tam było to tak chodź, jak ja kiedyś, ja nie przypominam sobie, że było coś innego. Bo jest tam parę zmian, w ogóle ta wieża jest taka mega dziwna i ona jest niebezpieczna, nie wchodzi na nią. Ona mi się nawet podoba, tylko trochę się chwieje, widać, że tak, lekko... ale to jest krzywa wieża w Wietowicach. Serio, ona jest trzeba tak... tak nazwać. Tak, ja tak sobie ją nazwałam, bo jak sobie to prawie umarła chyba z 8 razy, tak, rozumiem. Tak sobie dobra, nazwałam. Czyli co, do środka mamy wejść? Tak, chodź do środka na dół, bo tam jest taka rzecz jedna, w sensie parę rzeczy w sumie, bo chodź. Tu w ogóle woda powstała, nie wiem, czy byłeś w tym momencie, jak tu woda, to jest mega opcja. Patrz, tutaj na przykład to już nie jest pokój paliłki, tylko pokój dla gości. No tak. No to widziałem. A tutaj już. Popatrz, a to widziałeś, że tutaj zniknęły nasze tak, też to widziałem, też to widziałem. Tak, tak. No ja się mega dziwiłam wtedy, ale jak to zobaczyłam. Ale wiesz, co mnie mega ja dziwi? Taki, wow. Mega, najbardziej mnie dziwi to, że, bo to, że my nie jesteśmy poszukiwani, to luz, nie? Ale to, że ciebie nie szuka, to jest dziwne. Czemu? Nie wiem. Co? Co to ma znaczyć? Ale jest jedna rzecz, która mnie tutaj mówi o tym, że on jest po prostu podejrzany, chodź. No to jaka to jest rzecz? Chodź, tutaj. Dobra. Zapraszam. I zobacz, myślałbyś, że to są zwykłe skrzynki, nic bardziej mylnego. Otwórz je. Co? No. Nie. I dla mnie, i tego jest pełno, tutaj te skrzynki, to jest raz, dwa, trzy, cztery, osiem skrzynek wielkich planet TNT. Nie, co ty gadasz? Mówię ci, dla mnie to jest mega podejrzane, że niby tutaj wiesz wszystko git, a tutaj wiesz wszystko TNT. Czekaj, wiesz co, czekaj, ja muszę zrobić tak. Muszę, nagrywam odcinek, więc mam dowód tutaj. Tam się nie da otworzyć tych na samej górze, tam pewnie też są. Ale dobra, tu dowód na to, że w każdej skrzynce wypełnione TNT. Skąd on tyle miał i jak on długo to musiał zbierać? Nie wiem, ale to jest mega podejrzane i właśnie przez to nie chcę mu ufać, jak wiesz o co chodzi. Ja nie chcę tu być w ogóle nawet. Ja już wracam z powrotem, mnie to wystarczy na dzisiaj. Ja nie wiem, ja bardzo sceptycznie podchodzę do tego, do tej całej sytuacji. Nie wiem, czy mamy się z nim spotykać, czy nie. W ogóle właśnie, jakbyś chciałabyś się z nim spotkać i z nim pogadać, czy nie? Kurde, nie wiem. Szczerze to ja bym dała mu szansę mimo wszystko i bym chciała z nim porozmawiać na ten temat. Bo czyli wiesz, co, wszyscy nam... Zostawiamy jakąś informację? No, ja myślę, że to jest dobry tabliczki. Pomysł. Yeti tutaj, Dave, masz bardzo fajne filmy. 10 na 10. nieźle okay. się podlizał. Dobra, no to czekaj, no to zostawmy mu w takim razie informację może. Może gdzieś tutaj zostawię mu informację. Siema, tutaj... Toast i Milki, krócej napisać. Chcemy się spotkać. Spotkać. Brakło mi tabliczek, potrzebujemy jeszcze jedno. Masz jakąś może? Czekaj, ja tam na dole gdzieś są... były. Ała. Wow, prawie zginąłem. Dobra, jestem tu na dole. Pokój dla gości ma tabliczkę, ale może gdzieś tu jest jeszcze jakaś inna. Mam. Masz tabliczkę? Dobra, idę. No, w tym są. Dobra. Wchodzi na górę. Chodź na górę. I z tymi schodami najgorzej się wchodzi, tak kręte są. No, są takie kijowe. Najgorsze jest wyjście z tych kurde... Ej, co jest? Co ja tak długo wychodzę? Nie wiem, co jest? Te schody nie były takie długie. Mam dwie. Dobra, daj. No, super, dobra. Kurczę. Dobra, zostałem ten. Chcemy się spotkać i pogadać o... W sumie wszystkim. O wszystkim, no. Daj znać, kiedy masz czas. Masz być sam. Albo... Masz być sam, jakie tutaj ten... Nie, znać, ofensywa. Kiedy masz czas się spotkać. Dobra, tyle po prostu. Zostawiam mu taką informację. Albo tu jeszcze napiszę PS, kurczę. Chcemy. PS, kurczę. Dobrze, jedziesz z nim. Pogadać na osobności bez reszty. Mhm. Dobra. Dobrze, taką dobrze, informację dobrze, zostawiamy i wychodzimy stąd. Wracamy z powrotem na palenie, no bo teraz zakładam elektryczny, nie boję latać w drugą stronę. W drugą stronę to szybciej się leci. Ej, fakt, ale to jest racja. Zwraca się szybciej niż się tam leci. Znaczy zawsze to... tak jest, że się wraca szybciej. A, no tak. W sensie mówię, no bo tak, no bo jak jedziesz gdzieś, to chcesz już tam być, bo tam jedziesz, po to tam jedziesz, bo chcesz tam być. A jak wracasz, to już masz takie, że w sumie wracam tam, gdzie już byłem. W sumie to już wracasz, w sumie więc to już. No, tak mija szybciej. Dobra, nieważne, ja jestem... Gdzie ty jesteś?
A, tu. Słyszałem, jak wylądowałaś. Dobra, w takim razie słuchaj, to by było na tyle. Ja wracam z powrotem na chatę, zobaczymy, czy Yeti da nam znać. Okej. No i co? Masz tak. Póki co, dziękuję, masz chleb. Póki co, no póki co, że tak powiem, sceptycznie podchodzimy do całej sytuacji. Mamy, no, raczej mamy tak. Ambiwalentny stosunek i... zgadza się. I jakie są jeszcze takie trudne słowa, które by to określały? Ambiwalentny stosunek, no nie wiem, jakieś inne jeszcze. Nieważne. Nie jestem skłonna, aby popierać stronę tamtych. Okej. Ja też. To w takim razie życzę ci udanego dnia i ja wracam z powrotem. Pa, Szybson. Hej, juu.